Cześć, witam Was w kolejnym odcinku kursu programowania graficznego interfejsu użytkownika w Javie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w prosty sposób można zmienić wygląd naszego interfejsu, czyli tak zwany look and feel, z defaultowego stylu metal, który, no, powiedzmy sobie delikatnie, nie wszystkim odpowiada i trudno mu jest konkurować z wyglądem na przykład dotnetu. Więc jak zmienić ten defaultowy styl metal na styl na przykład Nimbus, który jest takim chyba w tej chwili najładniejszym, najprzyjemniejszym stylem wizualnym Javy. Ewentualnie można zmienić na styl Windows, który próbuje jak najwierniej naśladować natywny styl Windowsów. Ja osobiście polecam najbardziej styl Nimbus i zobaczcie sami, co Wam najbardziej odpowiada, a ja chciałem Wam pokazać, jak można to zrobić. Oczywiście można sobie umieścić w programie fragment kodu, który zmieni nam styl na jakiś jeden wybrany przez nas i tak będziemy generalnie robić, ale dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak utworzyć sobie takie menu, które pozwoli nam zmienić styl aplikacji w czasie jej działania. I w ten sposób można wypróbować, jak różne komponenty wyglądają. Więc ja sobie stworzyłem takie menu, które ma trzy pozycje: Metal, Nimbus i Windows, tak jak się te trzy style nazywają. I tu już widzimy fragment kodu, gdzie mamy metodę Action Performed. Ta metoda tutaj to jest jakiś mój program typu notatnik, który Wam kiedyś pokazywałem. Także jest jakiś prosty notatnik, narzędzie, menu do otwierania plików, które tutaj się poświetlają w notatniku, do zapisywania plików, jakieś wyszukiwanie wyrazu, wybieranie koloru tekstu, takie jakieś tutaj proste operacje, w którymś odcinku żeśmy to robili. I dodałem sobie menu look and feel. Gdzieś między narzędzia a pomoc wstawiłem to menu, ono ma trzy pozycje, jak widzicie, w tej chwili jeszcze się nic nie dzieje. No dobra, i zobaczmy, jak to wygląda. W metodzie Action Performed mamy tutaj obiekt o nazwie Z, który jest pobierany ze zdarzenia z Action Eventu E metodą GetSource, czyli mamy taki obiekt Z, który trzyma nam referencję do tego, co wywołało akcję, prawda, czy do przycisku, czy do menu itemu. I sprawdzamy po kolei, czy obiekt Z równa się tam menu wyjście, menu o programie, menu otwórz i tak dalej. I gdzieś tutaj poniżej wstawiłem sprawdzanie, czy równa się menu item M Metal, M Nimbus albo M Windows. Więc te trzy menu itemy musimy sobie dodać jako pola naszej klasy. Ja tu już je dodałem jako JMenu item, te trzy M Nimbus, M Metal, M Windows. Mam też dodane jedno JMenu, nazwałem menu look and feel i to jest wszystko. Teraz jeszcze trzeba dodać tylko fragment kodu tutaj, gdzie tworzymy całe nasze menu ręcznie, więc tworzymy sobie tutaj, ja specjalnie wyróżniłem ten fragment kodu, nie będę go jeszcze raz pisał, możecie sobie film zatrzymać i ewentualnie przepisać. Czyli tworzymy menu o nazwie menu look and feel jako new JMenu, oczywiście tutaj jest tytuł menu w nawiasie, to sobie możemy przypomnieć zasady tworzenia menu. Tworzymy trzy menu itemy. Tutaj się będzie powtarzać ten kod, więc prosta sprawa, metal, nimbus, windows. Dodajemy do wszystkich action listener, stawiamy go na this, czyli na naszą ramkę. I do menu look and feel dodajemy wszystkie te trzy menu itemy. Jeszcze oczywiście dalej tutaj musimy do naszego menu baru, czyli tego głównego paska menu, dodać nasze menu look and feel, żeby się pojawiło i żeby działało. Także o tym też nie zapominajcie. No dobra, to teraz jak już mamy menu gotowe, to przejdźmy sobie do tego, co ma się dziać po wywołaniu tych poszczególnych pozycji menu. Więc żeby ustawić styl, korzystamy z UI Managera. Piszemy coś takiego. UI Manager set look and feel, to jest ta trzecia opcja, set look and feel, nie żadna z tych pierwszych, tylko set look and feel z argumentem string. I tutaj musimy wpisać teraz nazwę klasy naszego stylu, więc jeżeli to ma być metal, to piszemy javax, na razie bez
cudzysłowu, uwaga, dlatego że pisząc bez cudzysłowów dostajemy podpowiedzi z Eclipse'a. Czyli piszemy Javax, Swing, Plav, Metal i teraz Metal Look and Feel. Metal Look and Feel. Wszystko nam tutaj Eclipse ładnie podpowiadał, ale teraz trzeba wziąć tę nazwę klasy w nawiasy, dlatego że no w tej chwili on nam mówi, że nie może tej zmiennej znaleźć, bo oczywiście jak nie jest w nawiasach string, to jest traktowane jako zmienna. No jest fajnie. Mamy już ustawiony ten UI Manager. Tu nam w tej chwili się Eclipse burzy, że jest unhandled exception i to nie jeden. Zaraz sobie to wyjaśnimy. Ale tu wprowadzimy jeszcze drugą komendę, bo teraz jak ustawimy look and feel, to musimy jeszcze kazać wirtualnej maszynie Java, żeby ten styl zaaplikować do całego drzewa komponentów. Czyli piszemy swing utilities, update tree components tree UI. Po prostu. Argumentem jest this. I ta komenda powoduje, że wszystkie komponenty naszej aplikacji zostaną przekonwertowane na taki styl, jaki ustawiamy. Teraz, co z tym zrobić? Tutaj najprościej jest w Eclipse kliknąć lewym przyciskiem i Surround with Try Multicatch. Nie zastanawiamy się, o co tu chodzi. Tu po prostu może być szereg wyjątków wyrzuconych. Jeżeli na przykład nasz pakiet Java nie supportuje jakiegoś stylu, to musi być. To jest na wszelki wypadek. Zajmuje to troszkę miejsca, ale jest to konieczne. Czyli mamy już ustawiony styl metal. Teraz ustawmy sobie styl Nimbus. Czyli tak, kopiujemy powiedzmy tyle z naszej ścieżki. To możemy sobie usunąć ten cudzysłów. I co nam tu dalej wyskakuje? Teraz nas interesuje Nimbus. Czyli piszemy tak, Nimbus. Nimbus, musi być małe litery Nimbus. No, nie, właśnie, nie o to mi chodziło. Niestety tu był za mądry Eclipse. Mądrzejszy ode mnie. Nimbus, z małej litery i dopiero Nimbus Look and Feel. Tak to ma wyglądać, bo inaczej nie będzie działać. Teraz dopiero bierzemy to sobie w nawiasy. Dodajemy sobie tą linijeczkę oczywiście. Tutaj to. I bierzemy to. Try Multicatch. OK. Teraz to samo robimy, jeżeli chodzi o styl Windows. Mamy ustawione już style Metal i Nimbus. Teraz weźmy sobie Windows i tu będzie odrobinę inaczej. Już mówię, na czym to polega. Ten styl Windows jest nie w pakiecie Javax, tylko w pakiecie com.sun.java. Czyli tak piszemy com.sun.java, swing, plav, Windows. I tu niespodzianka, nie ma podpowiedzi. Czyli musimy pisać Windows Look and Feel. Tak to wygląda. Oczywiście bierzemy w cudzysłowie i dodajemy linijkę Swing Utilities. Bierzemy wszystko w Try Multicatch i powinno działać. Zobaczmy, czy działa. W tej chwili mamy styl metal, bo to jest styl defaultowy. Wybieramy Nimbus i rzeczywiście nastąpiła zmiana stylu. Widzicie, inaczej wyglądają w tej chwili menu. Inaczej wygląda ten combo box, inaczej wyglądają przyciski, prawda? Zwłaszcza inaczej wyglądają te okna dialogowe sejwowania plików i otwierania. Jeżeli sobie zmienimy na metal, prawda, to widać, że tutaj są zupełnie inne ikonki, zupełnie inaczej to wygląda. W Nimbusie wygląda to tak i według mnie znacznie lepiej. Jeżeli teraz zmienimy na styl Windows, to z kolei to okienko usiłuje jak najbardziej przypominać nam styl znany z Windowsów. Aczkolwiek no mam wątpliwości, czy ten styl Windowsowy jest rzeczywiście najładniejszy. No, mi się osobiście najbardziej podoba Nimbus, ale oczywiście to jest kwestia gustu, także poeksperymentujcie sobie i zobaczcie po prostu, jaki styl Wam najbardziej odpowiada. No myślę, że te trzy to są takie główne style, które są
najbardziej funkcjonalne i atrakcyjne graficznie, i któryś z, każdy z nich w zasadzie jest dobry. Każdy ma swoich zwolenników, przeciwników. No, ja uważam, że najbardziej taki nowoczesny i elegancki jest Nimbus. Ale to już ocencie sami, jaki styl wam najbardziej odpowiada. Jeżeli się już zdecydujecie na jakiś styl, to oczywiście nie jest potrzebne pisanie żadnych tam menu i tak dalej, tylko w zasadzie potrzebujemy tych kilku linijek kodu, prawda? Czyli piszemy sobie najpierw UI Manager Set Look and Feel na taki styl, jaki nam odpowiada. Piszemy Swing Utilities Update Component 3 UI this, what this, i dajemy oczywiście w try catch, czyli to jest w zasadzie ten fragment kodu, który powinien się znaleźć w naszym programie. Możemy go ująć w jakiejś metodzie, na przykład nazwanej init nimbus czy coś takiego, żeby to ukrywać gdzieś tam, gdzieś to w konstruktorze sobie wstawiamy i już nasz styl będzie ustawiany na nimbusa. Także no to jest tyle, co chciałem wam powiedzieć, pokazać w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do oglądania kolejnych odcinków, które będą się pojawiały. A na razie dziękuję wam i do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.